Proszę pana, proszę pana, to jest ich sprawa, to ale jest coś tak jak musi konik wolny, który w lecie skacze i wyśmiewa mrówki pracujące. Przychodzi zima, to do nich przylazł, żeby go ratowały. No, nie może tak być, żeby ktoś, kto przehulał swoje pieniądze i bawił się przez całe życie, potem miał tak dobrze, jak i ci, co pracowali całe życie na starość. Właśnie po to jest, po to ludzie pracują, żeby na starość mieć zabezpieczenie. Ja to rozumiem, tylko pytanie, czy to nie jest utopia, bo na koniec ludzi się iluś tam nie ubezpieczy i się okaże, że ma pan umierających na ulicach ludzi, którzy nie mają z czego żyć. Więc państwo, owszem, może zabezpieczyć ludziom byt do przetrwania. Na najniższym możliwym poziomie. Kromka chleba, zupa pomidorowa, tego typu. Tyle, nic więcej. Jak ludzie muszą wiedzieć. Jak nie będziesz oszczędzał, jak nie będziesz pracował, nie będziesz jadł. Nie będziesz pracował, nie będziesz miał emerytury. Dostaniesz najwyżej minimum takie, ale nie mówmy o tym minimum socjalnym, gwarantowanym jakimś. Ale to jest dzisiaj minimum. No trudno mniej dostać niż dzisiaj. No. Ja ani jednej złotówki bym nikomu nie wypłacił takiemu. Złotówki mowy nie ma. Mówię panu, kromka chleba i zupa pomidorowa. I to wszystko. Czyli kuroniówka, tak? Nie, kuroniówka, proszę pana, gorzej. Jeszcze gorzej. Tak, proszę pana, ludzie, jeżeli przehulali pieniądze, nie mogą żądać od tego, żeby inni ich utrzymywali. Ja muszę powiedzieć tak, ja się... Widzę, że czat nazwał pański nowy program Pomidorowa Plus. To jest to, na co ewentualnie zasługuje. Ale to nie przejdzie, bo tamto Menelowe Plus jest mocniejsze.